Witam serdecznie na Polskich Dniach, które odbywają się w tym roku w wesołym miasteczku Lake Compounds w Bristol, Connecticut 5 i 6 czerwca. Jest to naprawdę wyjątkowa okazja, żeby się spotkać ze znajomymi i jest to przyjemność dla starszych i dla młodszych. Postaramy się dzisiaj wkrótce pokazać Państwu imprezy, które się odbywają tutaj, więc to wszystko już za chwilę. Proszę, zostańcie z nami. Maruszka, pójdź do tłumca, niechże śpiewą, nie ma tłumca. Szus Maruszka, pomnij nóżko, bądź dla mnie dobrą wróżką. Witam ponownie. Właśnie mieliśmy okazję spotkać się z panią Hanną Deja, która jest instruktorką grupy tanecznej Orolenta. Witam bardzo. Witam. Co pani może nam powiedzieć o tej grupie? Pani jest instruktorką. Co to znaczy? To znaczy, że prowadzę zajęcia z grupą w tej chwili 40-osobową. Mamy trzy grupy wiekowe, od 3 do 15 lat. Są to dzieci. Są to dzieci, które znają język polski i kontynuujemy nasze tańce ludowe. Tak, czyli uczymy się, tak, uczymy się tańców ludowych jak najbardziej z różnych regionów Polski. Spotykamy się raz w tygodniu w polskim klubie w Bridgeport. Ja prowadzę od 10 lat, zespół trwa znacznie dłużej i założycielką jest pani Helena Knapczyk. Ja natomiast od 10 lat jestem tutaj i 10 lat prowadzę zespół. Czy będą jakieś występy w przyszłości? Tak, za tydzień mamy dosyć, teraz jest okres taki właśnie lata, więc dosyć dużo mamy tych występów. Właściwie do końca czerwca jesteśmy zajęci, każdy weekend. Tańczymy 12 w Wallingford, a dalej 20 czerwca zakończenie właściwie naszego roku szkolnego, czyli robimy piknik z dziećmi i tam zabawy, a 27 bierzemy udział w paradzie w Bridgeport, w takiej wielkiej paradzie i tam właśnie dzieci idą przebrani i biorą udział i będzie zespół taki właśnie przygrywał i będziemy tańczyć, no po prostu będzie wesoło. Jestem Helena Knapczyk, jestem założycielką grupy tanecznej Orlenta przy grupie 315 w Bridgeport. Od 1973 roku zespół taneczny Orlenta jest bardzo znany w statach jak Connecticut, Pennsylvania, New York, Ohio. No i byliśmy kilka razy na Jamboree w Chicago. Byliśmy w Polsce na dwóch międzynarodowych festiwalach w Bydgoszczy, gdzie naprawdę wszyscy się zachwycali, ponieważ był to zespół pierwszy, który przyjechał z Ameryki i jako reprezentował polską Polonię w Ameryce. Na ogół mamy dobrych instruktorów, miałam kilka instruktorów i wspaniałych i tak do dzisiejszego dnia ta grupa istnieje. A dlaczego? To jest dosłownie moje serce, moja dusza, bo to jest część Polski, mojej Polski, której nie znałam, której się nie chowałam. Byłam wywieziona na Sybir, mając 12 lat i mam tą miłość do Polski, że koniecznie właśnie, jeżeli my nie będziemy zajmować się młodzieżą, to ja nie widziałam żadnej przyszłości. I mam nadzieję, że ten zespół, już obchodziliśmy 38 lat w ostatnim roku i że ten zespół będzie trwał dalej, obojętnie czy będę żyła, czy nie i ktoś to poprowadzi, bo to jest bardzo, bardzo wartościowe. Nie ma nic lepszego, jak pracować z młodzieżą i przekazywać im to, kim jest Polska. To jest nasze największe, znaczy dosłownie zadanie nas i to, co powinniśmy robić.